A wsiądziesz na dealę? Nie. No, wsiądziesz? Nie. Pani na to czekają. Nie. I'm a Barbie cat in a Barbie world. Jesteśmy pod stajnią Oli i dzieją się tu różne rzeczy dziwne. Puść tą nogę! Co? Co ty jej robisz? Maltretuje. Aleksa, czy maltretuje konie? Idź sobie. Elo mordy, witam was w kolejnym super mega fajnym odcineczku na moim kanale razem z Aleksa Sracz. Tutaj Mati Siki. Czajesz? Ty Aleksa Sracz, ja jestem Mati Siki. Wski, wiesz, czajesz? Mati. No i w dzisiejszym odcinku będziemy robić super nudne rzeczy, jak to zwykle, bo muszę jakiś zapychacz dać, bo jeszcze nie zmontowałem następnego odcinka i muszę dużo rzeczy wam powiedzieć, więc będziemy coś robić z Wilusią i Grusią, będziemy je szkolić do wystawy, na którą jedziemy w przyszłym tygodniu. To w tym macie już. W tym tygodniu. W sobotę. Tak, czyli dzisiaj jedziemy na tą wystawę. A patrzcie, jaką mam ładną koszulkę z Equilina. Niedługo się dowiecie, skąd ją mam. Wilunia! Stary przyjechał! Primunia, chodź! No chodź do mnie! No, dobry! Ja ci przeszkadzam w nagrywaniu, jak ty nagrywasz, no! W morda! No, więc... Najpierw założymy Primusi, mój kantarek, który dałem jej, jak jeszcze była chłopakiem. Ale no już nie jest i patrzcie, to jest... Tu było napisane Dementor, pamiętacie? I tu jest... Widzicie, muszę sam się nagrywać, no bo mi nikt nie chce pomagać. Dark. A tu jest napis Prima, czajcie? I ona kiedyś była chłopakiem, bo wszyscy myśleli, że będzie chłopakiem. No a tu... No i odpadł palec. Czajcie? To taka analogia, ten stary, nie palec i odpadł, tylko... Wiecie co, no. I założymy teraz Primusi. Piękny kantar, no patrz, no chodź, no chodź, tu taka grzeczna jesteś, no. Kantar jest równie brzydki jak ona. O, ale prawie za mały jest. No, a był taki wielki, jak przymierzaliśmy po urodzeniu. O, tak? Na tą dziurkę? No. O, patrzcie, patrzcie, jak pięknie wygląda. Cudownie. Jest tak samo pomazany jak ty na mordzie. No widzisz, pasuje do ciebie. No, nie, to jest za mocno słabo. No, dawaj. Usuń się, no chcę coś nagrać. Chodź. Chodź do tatusia. Nie zakładamy, bo ty no. Nie wiesz. Patrzcie, tu jest napis Prima, tu jest napis Dementor zamazany, a tu jest Dark. Gdzie? Patrz, jak to pięknie pasuje. Patrz, pasuje do twojej bluzy. O, i właśnie, patrz jak ładnie. A ja mam niebieską koszulkę jeszcze. Do mnie się pasuje. Idę się przebrać, czekaj, idę się przebrać. Dziewczyny w końcu sobie poszły, patrz, ja pięknie wyglądam. Teraz mam bluzkę z szykomoli, zaraz się dowiecie, skąd mam taką piękną. A to jest Primusia! Co pasujemy? Matching. Widzisz, też jestem taka ładna jak Ola. Musimy się dopasować do mojego konika. Możesz skończyć pić? Ja mam ładną niebieską koszulkę, on ma ładny kan. No, ładnie wyglądamy ogólnie. Chodź tu, chodź. Okej. Okay. Więc najpierw musimy wyczyścić dealę, jak to robią wszystkie koniareczki. To jest bardzo, bardzo ciekawe. A ja w tym czasie, jak będę czyścić, będę wam mówić co i jak. Więc najpierw... Mati, mów ładnie, głośno i wyraźnie. Możesz stąd iść? Ładnie, czyszczę dealę. Ale to są nudne. Ja to tak wytnę. No, najpierw czyścimy taką szczoteczką, to jest szczotka miękka i trzeba wyczyścić wszystko. Najpierw czyścimy Magic Brushem. To jest taka szczotka, taka niebieska. Ona jest, to jest twarda szczotka czy coś. I najpierw ją czyścimy. I przy okazji powiem wam moje pierwsze ogłoszenie. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że pod poprzednim odcinkiem wyświetlenia są tak do dupy, że masakra. Nie ma co już nagrywać. I zapraszam was do oglądania. Siemka. Drugie ogłoszenie, że to jest taki pierwszy numer zerowy odcinek w przygotowaniach do zdania odznaki. Będę zdawać odznakę. Mam nadzieję, że w tym roku ona będzie mnie wszystkiego uczyć, więc najpierw nauczy się czyścić konia, więc najpierw taka szczotka.
A, no i ja będę to wszystko robić na oko, to co widziałem u Oli na odcinkę, więc jakbym coś źle robił, to mi powiedzcie, nie? Więc zaczynamy oczyszczenie od miękkiej, twardej szczotki, tak. A ja miałam coś jeszcze, miałam wam przypomnieć, że są takie słabe zasięgi, to zapraszam do subskrypcji i szczególnie do dzwoneczka, bo tylko po tym będziecie wiedzieć, że jest odcinek. No, no i czyścimy dalej. W przyszłym tygodniu będzie odcinek jeszcze z Chowanego, druga część, mam nadzieję, że się lepiej będzie oglądać, bo się napracowałem, chyba 12 godzin to montowałem, tą pierwszą część, drugą tak samo. Potem, po tym odcinku, mam nadzieję, że zaczniemy właśnie tą serię od zera do ProRidera, coś takiego myślałem, żeby to nagrać. I ja w tym będę wam pokazywać, ja się uczę jeździć od samego początku, aż do zdania odznaki tej jeżdży konnej. Drugim elementem czyszczenia jest miękka szczotka do ścierania kurzu. Dobra, gdy koń już jest czysty z zewnątrz, trzeba go czyścić od wewnątrz. Od wewnątrz mam na myśli pod kopytami. Używamy takiego czegoś, to się nazywa zgrzebło i czyścimy tym kopyta. Podchodzimy do konia tak. Czekajcie. Idź sobie. O, podchodzimy do konia tak. Klepiemy go tu. Podnieś nogę. Podnieś nogę. O, i on podnosi, patrzcie to. I podniósł. Łapiemy tak i czyścimy tym wszystkie gówno, które jest pod kopytem. Po wyczyszczeniu kopyt przechodzimy do grzywy. Grzywę pryskamy tym, chyba nie, Efol, czekajcie, Super Shine. Chyba tak, tym, chyba tym, tak, pryskamy takim czymś i używamy szczotki do grzywy i ogona. Zaprezentuję to teraz. Nie jest otworzony. O. Lila się tego bardzo boi, więc nie pryskamy jej mordy tym. O. Bardzo ładnie. I teraz rozczesujemy. Zostałem ambasadorem Horse & Pony. Jest 30 stopni, tak, ale będę nosić z dumą moją piękną bluzę i mam dla was kilka super informacji, ale najpierw paczka! Pierwszą super wiadomością jest to, że jeśli napiszecie w zamówieniu, że chcecie super naklejki, to dostajecie naklejki ze mną i z Prymą. To są całkiem nowe naklejki, dorzucane do każdego zamówienia. Tylko napiszcie w komentarzu, że chcecie takie super naklejki. Patrzcie, jest Cabanos, jest Prima, znowu jest Prima i to jestem ja, Matiski. A jak już napiszecie, że chcecie naklejki, to niżej jeszcze możecie napisać kod rabatowy. A kod rabatowy będzie teraz mój nowy, o treści Mati XD, a on nie tak jak Oli 15%, ale aż 16% zniżki na cały asortyment w sklepie dzieckim Horse & Pony. Dobra, a teraz zobaczmy, co to mamy w paczce. Taką ładną koszuleczkę z Chocomole, którą już widzieliście na pewno, i z pięknym logo Horse & Pony oczywiście, piękne spodnie, takie bruchersy, których będę jeździć w przyszłości na Primie z Ekłodę, piękną polóweczkę, którą też wcześniej widzieliście z Horse & Pony, piękna, z Equiline, bezrękawnik, też z Chocomoly i taka ładna bluzka, patrzcie, ona jest trochę zielona, zielono-czarna, czyli będzie pasować do czapraka. Podejdzie do nas jakiś losowy zierabak ze stajni, też oczywiście możemy go wyczyścić w ramach przyjaźni. Jemu się bardzo podoba, a nas to nic nie kosztuje. W tym przypadku ten koń bardzo lubi być drapany po tym grzbiecie, nie wiem, po kłębie, to jest kłąb. Tak się mierzy też wysokość konia. I on na przykład lubi być tutaj bardzo drapany, aż przybiera pozę aerodynamiczną, żeby pokazać, jak mu bardzo dobrze, pokazując uszy do tyłu oraz kopiąc. O. Więc po tym, jak już się nauczy czyścić konia, przejdziemy do nauki jazdy na koniu. I jeździć na koniu, ej, nie kop, będziemy się uczyć, myślę, że za 2 tygodnie będzie już odcinek, w którym uczę się jeździć od zera do ProRidera. Ola! Ola, chodź zobaczyć, czy dobrze. Wyczyściłem. To jest egzamin na odznakę.
zobaczyć. Zobacz. Szybko popsikałem. A dobrym tym czymś popsikałem? Tym. Tym? No. To jest na owady. Nie, no to obok. A, no to tym tak. To git. Pod popręgiem. Tu mogłoby być troszkę lepiej, bo czuję kurz pod rękoma. Ale okej. Okay. Jeszcze coś? Tu łeb się lśni, tu pęcka. Jak się lśni, widać tutaj jaki połysk. Ogonek też pięknie. A dupka? No przecież nie będę jej dupy czyścić. Czy to jest prawda? No nie, no ładnie. A kopytka zrobiłeś? Zrobiłem. Uwaga, sprawdzamy. Uwaga. Ila, halo. Tu trochę wyciągnąłeś resztę ze strzałki. Dobra, dupiałam. Po wyczyszczeniu naszego głównego konia możemy zacząć czyszczenie naszego przybranego konia, który się tutaj przypałętał. Takie ów konie bardzo lubią czyszczenie. Jak widzicie, poza aerodynamiczne. Dziób do przodu, uszy do tyłu. Nigdy nie przychodzimy za koniem. Zawsze przychodzimy przed koniem, bo można skopnąć w łeb. Patrzcie, śmiała się ze mnie ta mała. Mam je zna. Chcesz autograf. Takiego konia nie trzeba nigdzie przywiązywać, bo będzie stał grzecznie przy matce. Chyba, że nie jest taki grzeczny jak mój idealny koniczek. Taki złodziutki, taki cici. Co ty mi robisz na plecach? Nie jedz mi pleców. Ała! Patrzcie to, zauważyłem przy czyszczeniu takie coś. O, ale to jest obrzydliwe. Jakiś taki duży strób. I Prima też to ma. I a, tu też to jest! Ej, nie kop. No i napiszcie mi w komentarzu, co to jest. Czy to mam zdrapać? Czy to jest brudne? Nie mam pojęcia, niedoczyszczone. Napiszcie mi w komentarzu. Patrzcie, Prima też to ma. O. Tu. Więc, żeby wziąć naszą rodzinkę na pastwisko, bierzemy najpierw małego konika, który pójdzie grzecznie z nami. Chodź. To ona tylko za mną chodzi. Oho. No, idźcie, ładnie chodzi, bez żadnego nacisku, idziemy ładnie, a duży koń powinien podążać za nami. Chodź, no chodź, chodź. Chodź, idzie ładnie, nie trzeba go do niczego zmuszyć, a duży powinien podążyć wprost za nami. Tak jest o wiele łatwiej, bo mniejszy waży mniej po prostu i łatwiej go uciągnąć. No chodź, proszę cię do odcinka. O, idźcie tak ładnie. Idzie. Jest bardzo nauczona właśnie w młodym wieku chodzić na kantarze. Idzie. Dila. Toczy się powoli. 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 I do trawy. Ale ładnie pasujesz koszulką do niej. No i też taki disclaimer. To nie bierzcie sobie przykładu. Ja nie mam pojęcia, co robię. Więc to nie jest tutorial, to jest taki paratutorial. To się tylko nazywa tak, więc nie bierzcie ze mnie przykładu. Już. Daj, chodź, idziemy. Chodź. Idziemy ładnie, widzicie? Lekko wystarczy. Chodź, idziemy, ładnie. Widzicie? Patrz, jak ładnie już idziemy, no. Bardzo ładnie, widzisz? Powolutku. Idziemy. Gdzie? No. Piękniusio. Tylko czemu idziesz za mną? A może przyjdziesz tutaj, co? Grubasie? Dziecko tu? A ty tam. Dlaczego? A few moments later. Niebola! Uciekaj, stój! Dobra, idę w końcu zrobić coś, w czym jestem dobry. Dzień dobry. Poprosiłbym duże frytki. Na miejscu, na wynos? Na wynos, poproszę. Jasne. Czy to będzie wszystko? Tak. Obiad! Tak się właśnie lążuje konia. Trzyma się taki sznurek i bat. Sznurek, żeby skręcał, a bat, żeby biegł.
widzicie? Nic innego się nie robi podczas lądowania. Sam chodzi. To jest taki autopilot. Jak wam się nie chce jeździć, to bierzecie sznurek, bat i on sam chodzi. Widzisz? To jest na autopilocie, nawet się rybak ominie. Przejdź no! No cięcie! Bądź nagrywanie jeszcze raz. Przejdź. O, widzicie? Excuse me. Excuse moi. Rusz tam dupę. Co mam teraz zrobić, żeby się ruszył? Zasmokaj. O! Też reaguje na głos. Zamiast hej Siri mówicie hej Dila. Rusz. Nie rusza. Widzicie? Łatwizna. No chodź. Nie równia. Chodź. Idziemy, idziemy. Chodź obok mnie. A nie za, no obok. Dobra, możemy iść? Chodź, zapraszamy, zapraszamy, idziemy. Gdzie? Patrzcie, jaka synchronizacja. Jezus. Tak właśnie przygotowujemy się do wystawy źrebaków. Razem idziemy na kantarkach. Ale no pospiesz się trochę, bo mój jest szybszy. No ja odbędę, bym musiała iść. Mój jest szybszy, he? A, i co teraz? Wyprzedzamy. Nie, nadal nie. Dobra. To ostatni wstajnik, ten zgity jajo. A po my wymagającym. A po nie jest podłączony. No. Aha, jest. A po wymagającym treningu oczywiście chodzimy nóżki. Ładnie. Tak jest. Patrz jaki piękny monster. Dostałem do jednej z moich dwóch fanek z Poznani. No ale niestety muszę go wyrzucić, już bo wypiłem. To goodbye monster, my old friend. Patrzcie, jaka ładna ważka, ale pająk się na nią czai. Uwaga, atakuje. Uwaga. Uciekaj. Uciekaj, to jest pająk. A! Biją się, biją się. Złapał ją. Złapał ją w sieć. Gdzie jest ten pająk? Jest sieć, ale nie ma pająka. Uciekaj. Uratuję cię. Uciekaj, uciekaj. Ja ci pomogę. Nie teraz, nie mogę. Uciekaj, tak jest. Uratowaliśmy ważkę. Napisz w komentarzu, że czyszczenie jest spoko. I na koniec dnia jakiś glut do jedzenia Dilusia. Uuu. Jedzonko. Jeszcze tylko trzeba pomieszać, jak to zawsze robię. Obrzydliwe. Luńka, no, już chcesz? Ojej, sorki. Proszę bardzo.